Pierwsze pytanie. Skąd misiu, którego masz tutaj? O tak. Dostałam od kibiców z okazji Światowego Dnia Misia. Drugie pytanie, tradycyjne zresztą. Jak oceniasz dzisiejszy mecz? Co zadziałało, co nie zadziałało? Dwa sety na przewagi, więc. No dużo nerwów w końcu chyba się w tych dwóch setach było. Na szczęście wygrane dla nas, bo konsekwentnie zagrałyśmy i zagrywką i wszystkich założeniach. No bardzo się cieszę, że to się zakończyło 3-0, a nie 3-2. Jakby to mogło wyglądać, bo w końcu to praktycznie nasze rywalki prowadziły. Miały piłki setowe pierwsze, meczowe, znaczy setowe. Jak to jest być drugą najmłodszą zawodniczką w Atomie? To bardzo fajnie jest nawet z tego powodu, że cały czas gram. No niestety gram przez to, że moje koleżanki zostały kontuzjowane. Bardziej bym wolała to wywalczyć, no ale cóż. Jaka jest atmosfera w zespole? Bardzo dobra, bardzo fajnie się z dziewczynami dogadujemy. Sympatycznie. A kibice? Bardzo super. Dobrze, że tak dużo ich przychodzi. Robią szum na sali. Jest fajna atmosfera dzięki temu. Lepiej się gra. I czy mogłabyś zaprosić kibiców na najbliższe spotkanie w Ergo Arenie? Serdecznie zapraszam kibiców na następne spotkanie w Ergo Arenie. Dziękuję. Proszę bardzo.